Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Tomasz Deptuch, reprezentuję magazyn Układ Sił. Coś próbuję poprawić, ale mi nie wychodzi. Będę mówił o... Ja może jednak wezmę to do ręki, może tak będzie łatwiej. Będę mówił o przepływach danych we współczesnym świecie i dlaczego nowoczesne technologie, które wspomagają przepływ danych, nie przełamały dotąd praw geografii. Tak jak transport, zarówno osobowy, jak i towarowy, jest krwiobiegiem gospodarki, tak przepływ danych, niezależnie od tego, czy jest to przepływ danych kurierem konno, czy statkiem, telegrafem, czy przez internet, czy jakąkolwiek inną drogą, jest układem nerwowym gospodarki, a w czasie wojny, bo aż tak daleko od czołgów nie odejdziemy, a w czasie wojny jest właśnie układem nerwowym prowadzenia tejże wojny. Będę próbował Państwa przekonać, że bardzo nowocześnie brzmiące pojęcia jak chmura, 5G, czy wszystko, co jest teraz wireless, to są tak naprawdę bardzo fizyczne byty, że nie ma żadnej chmury, która roztacza się nad całym globem, tylko że to są wszystko przewody, światłowody, serwery, które są gdzieś położone, którędyś biegną, do kogoś należą i to wcale nie jest obojętne, jak to wygląda. Z tym przełamywaniem praw geografii to w historii już bywało tak, że wprawdzie geografia jest niezmienna, ale to, jak ona służy człowiekowi, a właściwie jak człowiek jest w stanie ją wykorzystać, ulega zmianie. Tak jak Ocean Światowy przed setkami lat był wielką barierą, który uniemożliwiał komunikację, praktycznie zamykał na kontynentach ludzi, w pewnym momencie stał się początkowo nie tak prostą, a potem już bardzo prostą, tanią autostradą z możliwością transportowania gdziekolwiek kto zechce. Podobnie było z ropą naftową. Kraje jak Arabia Saudyjska, pustynia i wielbłądy, Norwegia, suszone śledzie, nagle stały się krezusami dzięki temu, że ta ropa naftowa zawsze tam była. Natomiast człowiek nauczył się ją wykorzystywać w wyniku wynalazków, które z czasem przyszły. I w ten sposób doszło do zupełnej zmiany sytuacji tychże krajów. Każda epoka ma swoje definiujące technologie. Taką definiującą technologią 200 lat temu, czy 150 lat temu był telegraf. Bliżej nas, jakieś 30 lat temu, 40 lat temu był internet. Teraz mówi się o tym, że taką definiującą technologią będzie 5G. I nie jest obojętne, kto taką technologię wprowadza, od kogo ona pochodzi, kto wyznacza standardy, no i czyje są te przekaźniki, które pozwalają na komunikację. Co więcej, nie jest obojętne, czy to jest komunikacja bezpośrednia, czy nie. Wchodząc na Państwa tutaj, na tej konferencji, pole zainteresowania, to, że główne centrum finansowe znajduje się w Londynie i w Nowym Jorku, nie jest bez znaczenia. W toku tej wypowiedzi powiem, dlaczego akurat tak się stało, dlaczego nie jest inne miejsce i na czym to polega. Początki były trudne. W połowie XIX wieku, 1858 rok, pierwszy drut telegraficzny, czy przewód telegraficzny podwodny między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, a właściwie Irlandią, za pośrednictwem Irlandii. To słabo działało, po trzech tygodniach się okazało, że przestało działać zupełnie. Tak naprawdę 8 lat trwało i kolejne przewody musiały być kładzione, żeby się okazało, że to faktycznie działa i faktycznie jest rewolucją. Co było po drodze? Po drodze, w czasie tych niepowodzeń, zaczęto się w Stanach Zjednoczonych zastanawiać, czy to jest dobry pomysł. Może trzeba inaczej. Zaczęto się zastanawiać, że przecież jest taki wąski przesmyk. Cieśnina Beringa, 80 km, jeszcze z wyspą po środku. I to jest dokładnie moment, kiedy Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę. Proszę się zastanowić, co by było, gdyby się jednak okazało, że te przewody kolejne podwodne nie bardzo działały
i Stany Zjednoczone jednak zdecydowałyby się położyć komunikacyjny kabel między Stanami Zjednoczonymi, a no wtedy pewnie szłoby to aż do Londynu, przez Rosję. Czy mielibyśmy centrum handlowe na miarę Londynu w Moskwie? Tego nie wiadomo. Ale przede wszystkim Rosja miałaby dostęp do właściwie wszystkich danych płynących ze Stanów Zjednoczonych właśnie do Wielkiej Brytanii. To, że trwałoby to zdecydowanie dłużej, bo odległość jest większa, to jest dodatkowa rzecz. Ale ten, kto ma w posiadaniu przewody komunikacyjne, ten ma dostęp do danych nimi płynącymi. Początki były trudne, ale tak to wygląda w tej chwili. Sieć oplatająca cały glob, nierównomiernie, ale jednak cały glob, jest przeogromna. Co determinuje to, gdzie i jak płyną, biegną te przewody? No przede wszystkim determinują to potrzeba kontaktów, potrzeba robienia interesów i potrzeba wymian finansowych. Determinuje to też geografia. No właśnie, udało się położyć przewody na dnie Atlantyku. Dzięki temu wygląda to tak, a nie w ten sposób, że tutaj jest siatka połączeń, a oceany są puste. Wynika to również z potrzeby kontroli przepływów. W czasie, kiedy powstawały pierwsze telegrafy, teraz to są oczywiście przewody światłowodowe, wcześniej to były po prostu przewody miedziane, inna ilość, inna jakość informacji była przewodzona. Pierwsi byli Anglicy, to jest oczywiste. Późno się zorientowali Francuzi i Niemcy, próbując to nadgonić. Trwała wojna podjazdowa, polegająca na tym, że Anglicy się nie zgodzili, żeby Niemcy taki czy inny przewód położyli, albo żeby Francuzi to zrobili. Trwała wojna podjazdowa, polegająca na tym, że w dniu wybuchu I wojny światowej niemieckie kable, które już wtedy powstały, zostały natychmiast przecięte przez Anglików, którzy przez długi czas mieli monopol na statki, które były w stanie zniszczyć czy uszkodzić, przeciąć po prostu taki przewód. Proszę spojrzeć, jak te przewody się układają, jak te linie się układają. One tak naprawdę odtwarzają szlaki kolonialne. Najpierw Europa, Stany Zjednoczone. Później opływana Afryka dookoła, aż dotarto do Indii. Wreszcie bardzo ważne miejsce połączeń, Gibraltar, Morze Śródziemne, Kanał Suezki na Ocean Indyjski i na Pacyfik. No i wreszcie połączenie między Stanami Zjednoczonymi a Azją, które później powstało, ale rozwija się nie mniej szybko. Tak to wygląda, gdyby chcieć zilustrować to na mapie podobnej do londyńskiego metra. Okazuje się, że wtedy Stany Zjednoczone są jedną wielką stacją przesiadkową. To nie bez znaczenia. Okazuje się, że w tej chwili komunikacja wygląda w taki sposób, że 72% wszystkich danych, które przepływają na świecie, przepływają przez Stany Zjednoczone. Niekoniecznie do Stanów Zjednoczonych również, ale tak czy owak przez Stany Zjednoczone. Wspomniałem o tym, że każdy, kto kontroluje przewód, którym, czy to jest miedziany, czy światłowodowy, jest w stanie mieć dostęp do tych danych i jest w stanie dzięki z tego korzystać. W ten sposób Anglicy wygrywali wojny, na przykład wygrali wojnę w Afryce z Francuzami, dzięki temu, że Francuzi nie mieli połączeń, nie wiedzieli, co się dzieje z ich wojskami, które się miały zdecydowanie lepiej, niż dochodziły do nich informacje stworzone przez Anglików celowo. Dochodziło do tego, że siły francuskie potrzebowały wysyłać meldunki do Paryża angielskim przewodem. Jakie były tego skutki, można się domyślać. No, wyobraźcie sobie, że w czasie II wojny światowej Amerykanie wysyłają do siebie przez hitlerowskie kable informacje. A jak to wygląda na lądzie? No, na lądzie niestety wygląda to w tej chwili tak, jakby to była sieć powiatowych dróg. Tam mamy, na oceanie mamy sieć autostrad, tutaj mamy sieć powiatowych dróg. Wynika to z szeregu kwestii. Po pierwsze, przewody, które są na lądzie, są dużo łatwiejsze do uszkodzenia, trudniejsze do położenia,
łatwiejsze do uszkodzenia. Prowadzą do krajów, które mają mniejsze znaczenie, mniejsze zapotrzebowanie na informacje, mniejszą możliwość otrzymania tych informacji, mniejszą potrzebną przepustowość. Pytanie zasadnicze jest takie, czy okrzyczany nowy jedwabny szlak, który oprócz tego, że ma swoją lądową, transportową, morską transportową nitkę, czy wiele nici, ma również swój koncept cyfrowy. Czy wraz z budową, jeśli takowe miałyby nastąpić, szlaków komunikacyjnych, dojdzie do budowy szlaków przesyłu danych, które uniezależniłyby Chiny od Amerykanów, nie tylko w kwestii transportu, no ale również w kwestii przepływu informacji. Na razie, szczerze powiedziawszy, nic na to nie wskazuje, poza szumnymi zapowiedziami Chińczyków, ani nie ma finansowania na to, ani też nie postępuje to w takim tempie, w jakim Chińczycy zapowiadali, że mogłoby to postępować. Bycie krajem lądowym, czy, a wręcz jak to Anglicy mówią landlocked, czyli zamkniętym na lądzie, czy jakby bez dostępu do morza, ma swoje minusy. No minusem takim jest to, że są kraje, które w cudzysłowie wiszą na jednym przewodzie, który uszkodzony przez zabłąkaną koparkę jest w stanie odciąć internet całemu krajowi, tak jak to miało miejsce w Gruzji, gdzie na 3 dni kompletnie odcięto komunikację do kolejnych krajów, ponieważ no, przypadkowe uszkodzenie, tak jak się zawsze może zdarzyć, spowodowało, że cały kraj został odcięty. Spójrzcie Państwo, jak to jest mapa, która wygląda na prostą i właściwie bezużyteczną, ale tak naprawdę pokazuje, jak wyglądają masywy górskie, utrudniające kładzenie takich kabli, utrudniające też komunikację, żeby było jasne. Nie bez powodu Europa, czy właściwie ta Eurazja od Pirenejów po Ural jest uważana za największą płaszczyznę i największą płaszczyznę, gdzie mogą się bez trudu poruszać zarówno w sensie transportowym, jak i w sensie wojskowym, ponieważ tutaj właściwie nie ma przeszkód, które takich jak są w Azji, jak są już tutaj w południowej Europie, jak są właściwie w całej Afryce i na południowych krańcach obu Ameryk. Tak natomiast wygląda to na dnie morza. Kabel jest położony, w tej chwili technika jest na tyle sprawna, że jest on praktycznie bezpieczny, o ile ktoś nie zechce go uszkodzić. Wbrew pozorom to się zdarza całkiem często. Część tych uszkodzeń jest przypisywana zjawiskom naturalnym, tektonicznym, wynikającym z fauny morskiej, ale za chwilę pokażę, że nie tak znowu rzadko dochodzi do aktów sabotażu czy wręcz terrorystycznych. Mówiłem o tym, że sieć komunikacyjna obecnie funkcjonująca na Ziemi jest wynalazkiem imperiów morskich. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, po części Francji. To jest infrastruktura Google Cloud. Oplata wszystkie kontynenty dookoła, wszystkie wybrzeża zwane w geopolityce Rimlandami. Kończy się tak naprawdę na Polsce, w której za chwilę powstanie nowa infrastruktura Google'a. Dalej już nie ma nic. To jest slajd zapożyczony z firmy, która bardzo promuje budowę kabli ziemnych i on ma, znaczy lądowych, on ma pokazać, że są miejsca, które są bardzo trudne do dostrzeżenia, są tak zwane wąskie gardła, czy choke points, które powodują, że w tych miejscach przebiega bardzo dużo przewodów, bardzo duża wymiana danych jest tędy prowadzona, jak również bardzo łatwo jest w tych miejscach o uszkodzenie. Co to jest? Cieśnina Sycylijska, tutaj zaraz mamy Libię, o którą się w tej chwili toczą boje, tutaj mamy Syrię, o którą się toczą boje. Mamy kanał Suezki, Bliski Wschód. Mamy cieśninę Ormuz pod kontrolą praktycznie Iranu. Gdyby tylko chciał, jest w stanie zablokować ją w sensie komunikacyjnym, ale również przepływu danych.
jak również dwa wejście i wyjście na Morze Południowochińskie, czyli Cieśnina Malakka i Cieśnina Luzon. To są wszystko miejsca, które są zarówno takimi bardzo ruchliwymi miejscami komunikacyjnymi, no ale ponieważ te przewody komunikacji danych powielają de facto szlaki komunikacji statków na przestrzeni dziejów, no to te miejsca tak naprawdę są dokładnie takie same jak te dotyczące statków. Co gorsza, wszystkie te, dosłownie wszystkie te miejsca to są punkty zapalne na świecie. Morze Południowochińskie, gdzie Chińczycy czują się w zasadzie właścicielem tych wód, budują bazy morskie z lotniskami, z obroną przeciwlotniczą. Cieśnina Ormus pod kontrolą Iranu, Bliski Wschód, Kanał Suezki i w tej chwili to, co się dzieje na południowo-wschodnim morzu w Śródziemnym za sprawą Rosji, Turcji i innych Iranu, powoduje, że w każdym z tych miejsc może dojść do przecięcia komunikacji. Dlaczego więc nie oprzeć się na satelitach? To są przecież, nikt nie kontroluje przestrzeni powietrznej w sensie przepływu informacji. No niestety nie jest to takie proste. Po pierwsze, satelity również podlegają sabotażowi, gdyby taki był potrzebny, ale co jest najważniejsze, latencja, czyli opóźnienie sygnału, który dociera, no na przykład z Tokio do Los Angeles, musi pokonać ośmiokrotnie większy dystans, jest wielokrotnie większa. Co to znaczy wielokrotnie większa? Okazuje się, że tak dla potocznego, dla przeciętnego człowieka wydaje się to żadna różnica. 600 milisekund satelitą, 300 milisekund drogą morską. No ale za chwilę się okaże, że na przykład w świecie finansów to jest kluczowa sprawa, która może decydować o tym, czy ktoś zarobi lub straci pieniądze. Może więc da się to zrobić jakimiś innymi szlakami. No owszem, faktycznie efekt klimatyczny powoduje, że ocieplenie klimatu powoduje, że otwierają się nowe szlaki, ocean arktyczny, gdzie faktycznie niektóre kraje, które chciałyby mieć połączenie bezpośrednie, jest to dla nich szansa i nadzieja. Na przykład połączenie Londynu z Tokio. Ale Ziemia ma dwa bieguny, jak wiemy. Południowy jest mniej znany, mniej dla nas czytelny, natomiast dla Chińczyków wcale nie. Chiny są państwem środka i jak widzimy tutaj mapę sinocentryczną, która w Chinach jest bardzo popularna, u nas praktycznie nieznana, pokazuje, że ocean, że Antarktyka daje Chinom łatwe połączenie w razie potrzeby, na przykład do Ameryki Południowej, w której oni są bardzo obecni w sensie gospodarczym i bardzo próbują obejść czy wkroczyć tędy na zachodnią hemisferę, na zachodnią półkulę, czyli w domenę Stanów Zjednoczonych. Zwróćcie Państwo uwagę, że Nowy Jedwabny Szlak tam się kojarzy ze szlakami domniemanymi, które będą przez Eurazję tam wieść dobra jakiekolwiek. No ale do Nowego Jedwabnego Szlaku przystąpiła na przykład Nowa Zelandia. Gdzie jej do Eurazji? Do Eurazji wcale, ale tutaj owszem. No więc właśnie, ktoś się pokusił o to, że trzeba zbudować światłowód z Tokio do Londynu za jedyne 1,5 miliarda dolarów. Jaki z tego będzie zysk? No zysk będzie taki, że ta komunikacja będzie o 60 milisekund szybsza, to jest 30% mniej więcej szybciej. Czy to ma w tej chwili jakieś znaczenie? No właśnie ma. W bieżących czasach, kiedy transakcje są zawierane algorytmicznie, kiedy robią to komputery, opóźnienie milisekundowe może spowodować, że ta transakcja będzie opłacalna albo nie będzie opłacalna, albo w ogóle nie będzie sensu jej już zawierać. Okazuje się, że warto zainwestować 1,5 miliarda w to, żeby oszczędzić te 30%. Co więcej, warto zainwestować 300 milionów dolarów po to, żeby oszczędzić raptem 6 milisekund na połączeniu między Londynem a Nowym Jorkiem. Wydawałoby się, że to jest absurdalne, ale w świecie finansów okazuje się, że to jest coś, co jest niezbędne. Co więcej, tutaj mój przedmówca
mówił o nowej rzeczywistości, o koncercie mocarstw. To połączenie Japonia, Wielka Brytania ma znaczenie oczywiście w zmniejszonej latencji, ale ma również znaczenie takie, że jest to połączenie bezpośrednie. Bez żadnych przekaźników, nie przechodzi przez Stany Zjednoczone jak dotychczas, bo dotychczas ono szło przez Atlantyk, Stany Zjednoczone, aż na Pacyfik. I Japonia, i Wielka Brytania są wielkimi przyjacielami Stanów Zjednoczonych, tak jak my, ale nie zmienia to faktu, że próbują zachować możliwość samodzielnego działania, które jest kluczowe. Czy to rozwiązuje wszystkie problemy? Okazuje się, że nie. Jak Państwo się domyślacie, w Arktyce aktywna jest bardzo Rosja, no i z szeregu powodów, ale ten przewód jest jednym z nich, może nie najważniejszym, ale jednym z nich. Okazało się, że jest tam taka struktura, która się nazywa Grzbiet Łomonosowa. Rosjanie złożyli do ONZ-u taki dokument, który stwierdza, że Grzbiet Łomonosowa jest przedłużeniem ich szelfu kontynentalnego, w związku z czym tak naprawdę im się należy kontrola nad sporą częścią dna. No, w ciągu 2 lat taki sam dokument złożyła Kanada, bo też uznają, że ich szelf kontynentalny też tutaj sięga, jak również Dania, no bo mają Grenlandię. Pamiętacie Państwo próbę kupna Grenlandii przez Trumpa? To nie jest pomysł, on brzmi absurdalnie, natomiast gdyby jemu się udało go w ten czy inny sposób zrealizować, to jest to sprawa absolutnie kluczowa. Grenlandia również, czyli Dania za pośrednictwem Grenlandii również złożyła taki dokument. No i to się oczywiście waży, będzie się ważyło pewnie długo. I jak zwykle wcale się to nie rozstrzygnie przy stołach prawników, a właśnie w trakcie koncertu mocarstw, kiedy siła gospodarcza, w razie potrzeby również militarna, zdecyduje, kto tutaj wygra. A jak jest w Polsce? Uważa się, że granica między krajami morskimi czy oceanicznymi, a lądowymi w Europie przebiega gdzieś między Francją a Niemcami, zahaczając, przyznając jeszcze część Niemiec do krajów morskich. Polska w tym sensie jest krajem lądowym. I faktycznie ogromna większość połączeń, które mamy, to są połączenia lądowe. Właściwie do wszystkich krajów, przy czym te leżące na zachodzie kraju, to są połączenia, z których my korzystamy głównie dla naszych potrzeb. Te tutaj do Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, to są przełączenia głównie dające im dostęp do danych czy po prostu do internetu. Oczywiście oprócz tego mamy połączenia morskie. Póki co są to połączenia nieduże, łączące nas wyłącznie ze Skandynawią, ze Szwecją i z Danią, ale firma Exatel myśli o tym, żeby połączyć Polskę bezpośrednio podkreślam, ze Stanami Zjednoczonymi. Czy to jest fanaberia, czy to jest drogi gadżet, taki bezpośredni kabel, skoro mamy tak dużo połączeń przez Europę? Okazuje się, że wcale nie, ponieważ żyjemy wśród przyjaciół, ale każdy z tych przyjaciół ma swoje interesy. I może się okazać w jakimś momencie, że ich własne interesy nie do końca będą zbieżne, tak jak do tej pory, z interesami naszymi. Wtedy taki przewód, który może się w tej chwili wydawać drogi i niepotrzebny, spowoduje, że będziemy w stanie taką komunikację mieć, a przede wszystkim, że Stany Zjednoczone będą w stanie wymieniać dane z Polską, również dotyczy to danych militarnych w razie ewentualnego konfliktu. Taka ciekawostka. Spójrzcie Państwo, tutaj jest mapa, ta wcześniejsza, dotycząca połączeń światłowodowych, a tutaj przebieg Baltic Pipe. Baltic Pipe jest bardzo dobrą okazją do tego, żeby przy okazji kładzenia rurociągu położyć również światłowód. Trasa jest praktycznie ta sama. Można dyskutować, czy sensownie jest puszczać go częściowo przez Danię, czy też przez cieśniny duńskie z wyjściem na Morze Północne. Ale tak czy siak, ten odcinek bałtycki to jest akurat ten moment, kiedy trzeba o tym rozmawiać i dobrze, że się o tym rozmawia. Przewody światłowodowe mają, ich położenie jest przede wszystkim znane. Znane jest dlatego, żeby uniknąć na przykład przypadkowych uszkodzeń przez kotwice. Statki muszą wiedzieć, gdzie są takie przewody.
nie są praktycznie strzeżone. To jest autentyczne zdjęcie przewodu, który po prostu wychodzi sobie na plaży i gdzieś tam kilkaset metrów dalej wchodzi do pomieszczenia budynku, który jest stacją przekaźnikową. Jest dostępny, tak jak tutaj widać, gdyby tylko ktoś chciał, to absolutnie jest w stanie taki przewód uszkodzić. A chce. Począwszy od przypadków takich, że Egipcjanie złapali trzech nurków, którzy manipulowali przy przewodzie i można do tej pory gdybać, czy to była ich jakaś głupota, fanaberia, próba sabotażu, bo tak im przyszło do głowy, czy też była to próba, czy to się uda, czy można w ten sposób zakłócić komunikację. Zaobserwowano również zwiększoną aktywność łodzi podwodnych wokół szlaków przebiegu kabli rosyjskich łodzi podwodnych na Atlantyku. Rosyjskie łodzie podwodne doskonale znają dno Atlantyku, więc są w stanie bardzo łatwo tam dotrzeć. Robią to również łodzie podwodne chińskie, które w tej chwili się skupiają na mapowaniu dna, bo tego dna jeszcze nie znają, ale jeszcze chwila i będą w stanie równie łatwo jak łodzie rosyjskie tam dotrzeć. Jako ciekawostkę podam Państwu operację amerykańską sprzed wielu już lat, 71 rok, operacja Ivy Bells. Dochodzi o przewód wtedy jeszcze miedziany, telegraficzny, który biegł między Władywostokiem a Pietropawłowskiem przez Morze Ochockie. Komunikacja, która łączyła dwie bazy morskie wojenne, które były tak przekonane o tym, że on jest bezpieczny i także nawet się porozumiewali, nie szyfrując danych. Amerykanie natomiast zmontowali operację, która jako legendowana była w ten sposób, że miała służyć zebraniu fragmentów jakiegoś pocisku, który tam spadł na dno morza, no i trzeba je zebrać, żeby otworzyć ten pocisk. To zresztą owszem, faktycznie zrobiono. Natomiast przy okazji nurkowie przyczepiali do tego przewodu wtedy bardzo prymitywne urządzenia nasłuchowe i co miesiąc wymieniali je, dostarczali do Stanów. Były one odsłuchiwane, dane były sortowane, przesłuchiwane, dostarczane tam, gdzie są potrzebne. W ten sposób Amerykanie byli w stanie wtedy. W tej chwili jest to technologia, która jest dostępna każdemu, kto przewód kontroluje, ale też każdemu, kto by wpadł na pomysł, żeby, mówię oczywiście o państwach głównych globu, który by zechciał podsłuchiwać, czy gromadzić dane, czy kontrolować dane, które są przesyłane przez inne państwa. Tych danych zresztą jest coraz więcej. 5G to jest modny temat i tutaj na pewno Państwo o nim wiele wiecie, ale trzeba też wiedzieć no chociażby takie rzeczy, że ilość danych, które powstają obecnie, narasta lawinowo. Wynika to z tego, że 5G jest w stanie połączyć więcej urządzeń, jest w stanie łączyć już urządzenia, mówimy o internecie rzeczy, czyli to nie jest kwestia tego, że ktoś z kimś rozmawia, czy wysyła sobie maile, czy wysyła film, czy są to dane między korporacjami. To są dane, które się wymieniają między sobą urządzenia bardzo skomplikowane jak autonomiczne samochody, ale mniej skomplikowane jak chociażby klimatyzatory, żarówki, które no przeróżne inne, które wysyłają dane chociażby serwisowe i w ten sposób ilość tych danych rośnie. Jakie to ma znaczenie dla przewodów, czy to w ogóle ma jakieś powiązanie? No owszem ma, ponieważ okazuje się, że tak naprawdę wszystko, co jest bezprzewodowe wyłącznie do pierwszej stacji bazowej. Następnie jest przełączony na kabel, a w tej chwili już światłowód i jest ogniskowany w coraz grubszych zbiorczych światłowodach i transportowany właśnie nimi. Co więcej, im wraz z każdym kolejnym G tych stacji bazowych jest coraz więcej, muszą być ustawiane coraz gęściej, bo to prócz wielu zalet każde kolejne G ma tą wadę, że ma mniejszy zasięg, w związku z czym stacji jest więcej, a więc każda z tych stacji musi być podłączona do światłowodu, więc im więcej technologii bezprzewodowej, tym więcej przewodów paradoksalnie. To, co dotychczas można było przesyłać przewodem bezprzewodowo czy przewodami, no chociażby miedzianymi, w tej chwili nie ma już takiej opcji. Coraz częściej musi to być światłowód.
i musi to być przesyłane do stacji zbiorczych. A jak wspomniałem, kto dysponuje tymi urządzeniami, ten je kontroluje. Z tego powodu jest afera czy awantura o 5G, które Amerykanie absolutnie nie chcą, żeby to było oparte na chińskiej technologii. I z tego też powodu w Polsce na przykład powstaje zbiorcza infrastruktura, która będzie kontrolowana przez państwo. Powstaje spółka, która spowoduje, że powstała już spółka, która taką infrastrukturę zbuduje. Nie będzie każdy operator budował własnej. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jest wielokrotnie taniej, a po drugie dlatego, że w ten sposób zachowujemy nad tym kontrolę. To są plany, to jest mapa, którą troszkę mało wyraźnie widać, ale te fioletowe kreski to są plany niezbędnych na chwilę obecną światłowodów, które muszą być zbudowane. Proszę spojrzeć, jak na tym tle wyglądają plany ekspansji chińskiej. Chiny budują przewody, budują sieć przewodów nie tylko u siebie i nie tylko od siebie, czy nie tylko do siebie, ale budują, proszę spojrzeć, bardzo ciekawe przewody. Na przykład, tak jak ten między Sycylią tutaj a Afryką, albo tak jak ten, który na następnym slajdzie będzie go widać. Tutaj pokażę o na przykład taki z Florydy na Wyspy Karaibskie, albo tak jak ten tutaj zamykający właściwie cieśninę Ormus. To są przewody, które oczywiście komunikują i powodują, że poszczególne miejsca są w stanie się ze sobą połączyć, ale to są również przewody bardzo krótkie, ale które są kluczowo położone, ponieważ czujniki, które są umieszczone na takich przewodach, pozwalają kontrolować przepływy w kluczowych miejscach. Mieliśmy cieśninę Ormus, mieliśmy tutaj cieśninę sycylijską, mieliśmy wyjście z Zatoki Meksykańskiej. To nie są przypadkowe lokalizacje. Na koniec chciałbym wrócić do pierwszych słów tytułu, odejść już od connectivity, czy od połączoności, jak to mówi się po polsku, i minutę zająć państwu w sprawie ryzyka geopolitycznego. Bardzo dziękuję organizatorom, że dostrzegli taką potrzebę, żeby o ryzyku geopolitycznym mówić na finansowej konferencji. Ale chciałbym państwa przed jednym ostrzec. To jest tytuł z Wall Street Journal z poniedziałku, który mówi o tym, że ponieważ Chiny i Stany Zjednoczone podpisały tam jakąś pierwszą fazę porozumienia, to ryzyko geopolityczne spadło i w związku z tym akcje na amerykańskich giełdach wzrastają. To, przed czym chciałbym państwa przestrzec, to przed braniem za dobrą monetę surogatów ryzyka geopolitycznego. To, czy Trump podpisał to porozumienie w tej chwili, czy nie podpisał, czy ktoś wygra tą wojnę, czy ta wojna w ogóle jest. Ta wojna jest surogatem. To nie chodzi o to, że za chwilę, czy za dłuższą chwilę prezydent Xi z Trumpem się porozumieją, podpiszą porozumienie handlowe, Chińczycy kupią więcej soi i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. To jest tylko przejaw strukturalnych zmian, konfliktu strategicznego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I żadna w tej chwili podpisana jedna czy druga umowa tego nie zmieni. To proszę nie dać się na to nabrać, aż w ogóle wstyd, że w The Wall Street Journal coś takiego się ukazało. No ale to jest, jesteśmy na tym etapie, że geopolityka czy geostrategia przebiła się już do głównego nurtu. No ale jeszcze się, na razie się przebiła w sposób taki troszkę wypaczony, a podejmując decyzje finansowe, gospodarcze, strategiczne, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest takie proste. Dziękuję państwu i chętnie odpowiem na pytania, jeśli takie będą. Dziękuję bardzo. Mamy kilka minut na ewentualne pytania albo komentarze, jeśli mamy jakieś.